Cześć, to jest kolejna 5-minutówka, czyli taki krótki film. Już nastawiam zegarek, bo ostatnio lekko przedłużyłem. Mam 5 minut, żeby spróbować powiedzieć coś inspirującego. Już nie będę oszukiwał i nie będę przystawiał zegarka w trakcie odcinka. Przepraszam, że ostatnim razem tak zrobiłem, ale bardzo się bałem, że zadzwoni i zdekoncentruję. Dzisiaj chcę powiedzieć coś o wytrwałości. O wytrwałości jako. A zobaczycie sami po czułówce. Moją uwagę przykuł list Jakuba, pierwszy rozdział. Od drugiego wersetu chciałbym Wam fragment przeczytać. Za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Więc to, co mnie tutaj, wiecie, przykuło w tym fragmencie, bo tam za chwilę pada ten werset, na którym się najczęściej koncentrujemy, a jeśli komuś brakuje mądrości, niech prosi o mądrość, a Bóg bez wypominania jej chętnie daje. Natomiast zanim padnie ten tekst o mądrości, który dość często się cytuje, moją uwagę zwraca to, co Jakub mówi, co autor tego Listu mówi o, o wytrwałości. Dlatego, że kiedy przychodzi na nas doświadczenie, bądźcie Wytrwali, kiedy przychodzą trudności, bądźcie wytrwali. I to, co mnie uderzyło, to to, że w naturalny sposób, bardzo rzadko w ten sposób, to jest nasza pierwsza myśl i pierwszy odruch. Kiedy przychodzą trudności, my nie zastanawiamy się, jak w nich wytrwać, tylko jak je ominąć. Kiedy piętrzą się trudności, kiedy przychodzą próby, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzi coś, co sprawia nam przykrość, to my zastanawiamy się, jak usunąć przyczynę naszego bólu, a nie jak w tym bólu wytrwać. Jak usunąć powód, dla którego cierpimy. A nie jak to cierpienie wytrwać. Zastanawiamy się, wiecie, kiedy pojawia się niesprawiedliwość, zastanawiamy się, jak ją zwalczyć, a nie jak jej wytrwać. A Jakub tutaj dokonuje takiej bardzo trudnej rady. Kiedy pojawiają się problemy, wy wytrwajcie. Bo teraz tak, nie unikajcie problemów, nie rozwiążcie problemy, nie przezwyciężcie problemy, nie Dajcie w łeb temu, kto te problemy na was sprowadził, ale wszystko to jest jakaś reakcja, żeby problem usunąć, żeby, albo żeby uciec od miejsca, w którym jest problem. A Jakub mówi: A wy bądźcie wytrwali. I oczywiście, że te próby i doświadczenia one są związane z byciem chrześcijaninem, z naśladowaniem Jezusa i takie jest tło, w którym ten list powstaje, ale bądźcie wytrwali, bo wytrwałość kształtuje w was, a Biblia Tysiąclecia mówi rodzi w was doskonałość. I wiecie, ja przyłożyłem ten tekst do swojego życia i sobie myślę, wytrwałości brakuje mi najbardziej. To jest to właśnie, co gubię. Bo kiedy pojawiają się trudności, pojawiają się doświadczenie, pojawia się zniechęcenie, pojawia się walka, pojawia się ucieczka, pojawiają się rozmaite strategie, ale każde sprawia, że to miejsce, które Jakub nazywa miejscem doświadczenia, ja chcę opuścić. Zamiast w tym miejscu Nabywać cnoty wytrwałości. Więc nie wiem, co jest Twoim doświadczeniem, co jest Twoją trudnością, ale jeżeli pojawiają się myśli o ucieczce, jeśli pojawiają się myśli o walce, jeśli pojawiają się myśli o rezygnacji, to tym tekstem Pismo Święte ciebie zachęca. Doskonałość jest córką wytrwałości. Bądź wytrwały, a w ten sposób będziesz doskonały. Nie wiem, czy to Was zachęca, bo to jest też trudne. Poprzedni odcinek był trudny, ten jest trudny, ale Biblia nie zawsze przychodzi do nas z prostymi rozwiązaniami. Ja zobaczę, jak mój czas. Została mi jeszcze niecała minuta, więc bardzo, bardzo Was zachęcam. Bądźcie wytrwali, bo wytrwałość rodzi doskonałość. Wytrwałość kształtuje doskonałość, a wszyscy w naśladowaniu. Jezusa, chcemy być jak najbardziej doskonali. Dzięki za Waszą obecność na tym kanale. Jeśli ktoś przechodzi przez różne doświadczenia i ta zachęta do wytrwałości może być dla niego pomocna, wyślijcie mu ten odcinek, udostępnijcie link. Też proszę, subskrybujcie, bo w ten sposób pomagacie rozwijać się temu kanałowi. A naprawdę, za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Bądźcie we wszystkim doskonali, gdzie trzeba, gdzie jest ciężko, gdzie jest trudno. Bądźmy w tym wszystkim wytrwali. Bo tylko tak rodzi się nasza doskonałość. Dobrego dnia.